Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i jak widzicie po tytule przychodzę do Was z podsumowaniem roku 2017, jeśli chodzi o kolorówkę. W kolejnym filmie będziecie mogli zobaczyć podsumowanie, jeśli chodzi o pielęgnację, ale dzisiaj zajmiemy się kolorówką. Pokażę Wam te kosmetyki, które ulubiłam sobie w zeszłym roku i których jeszcze będę przez chwileczkę używać w tym roku, więc jeśli jesteście zainteresowani, co wpadło mi w oko, co było moim ulubieńcem, takim prawdziwym, którego używałam praktycznie codziennie i sprawdzało mi się bardzo dobrze, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu. Obok mnie leżą kosmetyki, które pogrupowałam sobie w ten sposób, w jaki nakładam je na twarz, więc zaczynamy od podkładów i w tej kategorii mam trzy kosmetyki. Tutaj mam podkład, który używałam w okresie takim wiosenno-letnim i jest to bardzo dobrze znany, robionych recenzji, testów tego podkładu na YouTubie było bardzo dużo i jest to Essence Camouflage 2 w 1, ja mam w kolorze 20 Nude i on jest takim podkładem dosyć mocno kryjącym, nie ma słabego krycia, raczej takie średnie do mocnego, u mnie sprawdzał się bardzo dobrze, zużyłam pół opakowania i w momencie, kiedy stałam się posiadaczką tego podkładu, czyli Shiseido Radiant Lifting Foundation, to po prostu ten poszedł w odstawkę i jak widzicie, tego podkładu już zużyłam też połowę, bo tłok jest gdzieś w połowie i bardzo, bardzo dobre są te podkłady. Ten oczywiście dużo, dużo tańszy aniżeli ten, więc te dwa podkłady sobie ulubiłam najbardziej w zeszłym roku i też w tej kategorii chciałabym Wam pokazać ten rozświetlacz z Mark od Avon, który jest właśnie w takiej tubce 30 ml i jest to płynny taki rozświetlacz, który ja bardzo lubiłam nakładać sobie na całą twarz w okresie właśnie wiosenno-letnim, żeby rozświetlić jeszcze dodatkowo twarz i bardzo często robiłam też tak, że tutaj na wierzch dłoni dawałam sobie parę kropel tego rozświetlacza, nakładałam też krople podkładu i jeszcze odrobinę kremu i miałam taki właśnie 3 w 1 podkład, że tak powiem i bardzo dobrze mi się sprawdzały. Polecam Wam bardzo serdecznie się w niego zaopatrzyć, bo można go również na kości policzkowe nałożyć, ale również bardzo fajnie się wygląda i sprawdza się nałożony na całą twarz i przykryty podkładem, więc jeśli chodzi o pierwszą kategorię podkład, to te trzy kosmetyki mogę Wam serdecznie polecić. Czas teraz na korektor. Zawsze nakładam najpierw podkład, potem korektor i tutaj mam również dwa korektory i będzie to już prawie na wykończeniu korektor z Match Perfection od Rimmela. Bardzo, bardzo go lubię. W kolorze 030 Classic Beige, kupiony oczywiście na wyprzedaży w Rossmanie kolorówki. On ma tutaj pędzelek, przez co nie jest aż tak bardzo higieniczny, ale nie zauważyłam, żeby to miało wpływ jakoś na okolice pod moimi oczami. Ma bardzo fajną, lekką konsystencję, która fajnie przykrywa właśnie tutaj okolice pod oczami. Tutaj widzę właśnie, że ma jeszcze jakieś witaminy, więc można tutaj jeszcze nim pielęgnować okolice pod oczami. Bardzo wydajny produkt i naprawdę super mi się sprawdzał i bardzo go lubię. I w drugiej połowie roku już tutaj mam starty napis, bo używam go praktycznie codziennie, gdy się maluje. Jest to Bel Hypoallergenic, rozświetlający korektor pod oczy i tam są dwa, jeden w sztywcie, drugi właśnie w takiej formie jak błyszczyk i ten Wam serdecznie polecam. Ja mam w kolorze chyba 01, tutaj mówię, już mi się wszystko starło, ale na ostatniej wyprzedaży zrobiłam sobie jego backup i co jeszcze Wam powiem, jego cena jest bardzo atrakcyjna, bo bez przeceny on kosztuje 12 zł, więc jest dużo, dużo lepsza aniżeli korektory z Essence, a
cenowo jest bardzo atrakcyjny, więc no za 6 zł na wyprzedaży w Rossmanie zrobiłam sobie zapas i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, więc Wam również go bardzo polecam. Teraz przechodzimy do pudrów i tutaj też mam dwa pudry, które Wam pokażę. W pierwszej połowie roku używałam tego pudru z Miss Sporty Soul Matte i jest to kolor 01 uniwersalny. Plusem tego pudru jest to, że on ma tutaj lusterko i może naprawdę sobie fajnie przypudrować nosek gdzieś na wyjeździe. Jak widzicie, zużycie tego pudru jest dosyć znaczące. Nie zużyłam go całego, bo stwierdziłam, że zacznę używać tego pudru sypkiego z Avon z serii MARC. I jest to fiksujący puder, 9 gram. Tutaj mamy w tym pudełeczku 9,4. Tyle, że ten jest prasowany, ten jest sypki. Obydwa bardzo fajnie się sprawdzają do gruntowania korektora pod oczami. Ten jest bardzo tani, bo kosztuje chyba 11 zł, 12 na pewno nie przekracza ceny 15 zł, więc bez promocji, więc cena jest bardzo atrakcyjna. Ten jest bardzo wydajny znowu, ponieważ jest go bardzo dużo, niewiele go też trzeba, żeby utrwalić sobie puder podkład i tak naprawdę z tym trzeba troszeczkę uważać, żeby nie przesadzić z ilością pod oczami, bo zdarzyło mi się, że przesadziłam z tym takim makingiem i świąteczne zdjęcia mam niestety z białą okolicą, taką mączną pod oczami, taką pandę sobie zrobiłam, więc teraz zaczęłam używać troszeczkę innego pudru, ale na pewno do niego wrócę. Myślę, że w okresie takim wiosenno-letnim, bo on bardzo fajnie trzyma i mat, i podkład w ryzach, więc te dwa podkłady, pudry tak naprawdę, jeśli chodzi o zeszły rok, u mnie królowały. Teraz pokażę Wam kosmetyki z mojej ulubionej dziedziny, że tak powiem, czyli róż, rozświetlacz i bronzer. Nie wyobrażam sobie nieużycie tych trzech kosmetyków w moim codziennym makijażu, więc rozpocznę może od bronzera, bo tak naprawdę najpierw nakładam bronzer i te wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazuję, mam na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Jeśli chodzi o bronzery, mam tutaj dwa. Pierwszy z nich jest to takie duo z Avon oczywiście, bo sporo Avonu tutaj będę miała, bo przez cały rok robiłam zamówienia i trochę tych kosmetyków mi się zebrało. I jest to Avon, takie duo do konturowania i bronzer jest rewelacyjny, piękny, ma odcień, fajnie się trzyma, nie wyciera się w ciągu dnia, rozświetlacz jest na nie i na jego temat się nie wypowiadam. Gdyby tutaj był jakiś fajny odcień różu, to by było idealnie i w okresie takim właśnie wiosenno-letnim bardzo często używałam tego bronzera i mam już tutaj takie dosyć spore wgłębienie, jeśli chodzi o zużycie. I też w okresie tak bardziej właśnie wiosenno-letnim używałam tego duo do konturowania na mokro z Maybelline Master Contour i ja mam w numerze 01 Light. Również kupiłam go na wyprzedaży w Rossmanie i bardzo fajnie tutaj też się sprawdza ta część jasna, można ją nałożyć właśnie pod oczy jako korektor, rozświetlić sobie centralne części twarzy i do konturowania na mokro właśnie ten kosmetyk wybrałam, żeby przetestować właśnie ten sposób konturowania. Bardzo fajnie mi się sprawdził, daje mega naturalny efekt i trzyma się to też przez cały dzień, więc jeśli chodzi o bronzery, to oczywiście te dwa kosmetyki w zeszłym roku u mnie królowały. Jeśli chodzi o róże, również mam dwa kosmetyki. Ten kultowy, który kupiłam już w zeszłym roku na wyprzedaży w Rossmann i jest to Bourjois 030, ten Golden Rose odcień 34. Już tutaj ta kopułka taka, która jest charakterystyczna dla kosmetyków wypiekanych, jest prawie że na płasko i uwielbiam go aplikować tym pędzelkiem, który jest dołączony do tego różu. Ten róż jeszcze przepięknie pachnie, daje właśnie taką poświatę delikatnie złotą. Można go nakładać spokojnie również na powieki, jeśli Wam zależy na takim kolorze. Jest to produkt bardzo, bardzo wydajny i ten pędzelek jest również
również super, więc warto na wyprzedaży w Rossmanie zaopatrzyć się w chociaż jeden tego typu róż z Bourjois. A drugim różem, który tutaj chciałabym Wam pokazać, którego używałam bardzo często w okresie właśnie letnim, jest Lancome i tutaj jest to kolor 378 Blushing Nude i jest to kolor taki dosyć ciemniejszy, więc jeśli zależało mi na mocniejszych puckach na twarzy, to używałam właśnie jego, chociaż tutaj jeśli chodzi o pigmentację, raczej placków tutaj nie robi, umiejętnie użyty, fajnie wygląda, odświeża wizerunek, więc ten właśnie róż również używałam w okresie wiosenno-letnim, a ten po prostu używam praktycznie bardzo często, bo tak zamiennie, w zależności od ochoty, to właśnie te róże używałam. A jeśli chodzi o rozświetlacz, jest to paletka również z Lovely, zakupiona na promocji w Rossmanie. I tutaj mamy trzy kosmetyki, takie papierowe opakowanie z lusterkiem i jak widzicie, który kolor był moim ulubionym. Oczywiście ten szampański, przepięknie, mam go dzisiaj również na kościach policzkowych, na nosie i w centralnej części twarzy zaaplikowanego. Również używałam go bardzo często i teraz też mam pod łukiem brwiowym i wewnętrznym kąciku oka. Zużycie jest takie już 90%, mogę powiedzieć, tego rozświetlacza. Musiałabym go zeskrobać i potraktować spirytusem, żeby łatwiej mi było go używać. Te dwa kolory są mniej przeze mnie używane. Ten jest bardzo, ale to bardzo delikatny i praktycznie wcale go nie używałam, a ten w okresie letnim zdarzało mi się nakładać na powieki, bo ma taki właśnie złoty bardzo odcień złocistego słońca, więc raczej nakładałam go na powieki, aniżeli na kości policzkowe, więc ta paleta, jeśli chodzi o rozświetlacz, królowała w 2017 roku i myślę, że nie tylko u mnie, ponieważ była dosyć popularna podczas jednych z wyprzedaży w Rossmanie. Gdy już mam zaaplikowane te wszystkie kosmetyki, które Wam już pokazałam przed chwileczką, przechodzę do makijażu brwi, który jest dla mnie bardzo, ale to bardzo istotny i w każdym makijażu zaznaczam sobie brwi, ponieważ czuję się wtedy tak, ta twarz jest taka bardziej pełna i pokazuję Wam tutaj dwa kosmetyki i jedno akcesorium. Jeśli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że moim ulubieńcem do brwi jest właśnie ta kredka z Maybelline, która jest również tutaj wytarta, której mam również backup zrobiony na ostatniej wyprzedaży w Rossmanie w kolorze medium brown i jest to Maybelline. Będziecie mieć przebitkę, więc będziecie te kosmetyki dobrze wszystkie widzieć. Jest to Maybelline, które z jednej strony ma końcówkę właśnie z kredką, którą super można sobie nadać kształt brwi, a z drugiej strony jest gąbeczka z cieniem, którą można sobie wypełnić wszystkie luki i wtedy ta brew jest bardziej pełna. I potem nakładam ten oto, jak to Wam powiedzieć, tusz do brwi z Lovely, który mam w kolorze chyba 01, z taką bardzo małą, zgrabną szczoteczką. On ma delikatny taki złocisty poblask i fajnie również nadaje połysk na brwiach. Szybko można też za pomocą jego sobie przyciągnąć brwi bez żadnych kredek i również brwi przyciemnia, więc jest to również działa na jego plus. Bardzo lubię to duo i jeśli chodzi jeszcze o jakieś pojedyncze włoski, wszystkie depiluję sobie tą moją ulubioną pensetą z Avon, która jest ostra, która jest precyzyjna, która jeszcze z tyłu ma taki grzebyczek metalowy, który tak naprawdę nie używam go, bo jest niewygodny, ale sama penseta jest bardzo poręczna, ostra i fantastycznie reguluje brwi, więc jeśli chodzi o moje brwi, to te trzy rzeczy królują u mnie do tej pory. Jeśli chodzi o makijaż oka, nie pokażę Wam tutaj żadnej palety, bo ja w zeszłym roku jakoś nie malowałam się bardzo, jeśli chodzi o jakieś kolorowe makijaże. Raczej tutaj królowało u mnie bardzo prosty makijaż. Bardzo często też miałam
przedłużany rzęs metodą objętościową i wtedy mój makijaż oka praktycznie nie istniał, bo te rzęsy robiły swoją robotę, ale w momentach, kiedy nie miałam rzęs, że tak powiem, doczepianych, to na powiekę zawsze nakładałam ten oto cień kremowy z Maybelline kolor Tattoo w kolorze 98 Creamy Beige i jest to matowy, kremowy cień w odcieniu takiego ciemnego beżu, bo to nie jest jasny beż, widać go na powiece, sam zaaplikowany bardzo fajnie podkreśla ruchomą część powieki, jego kremowość też pozwala na to, że wykonturujecie sobie nawet palcem tutaj załamanie powieki i ja bardzo często nakładałam na niego właśnie jakiś bronzer albo róż i tak naprawdę mój makijaż tak wyglądał i on jest bardzo, bardzo trwały, gdy mam go na oczach, wiem, że nic się nie zroluje, nic się nie wytrze, będzie na swoim miejscu, więc jako baza i sam cień sam w sobie również bardzo fajnie się sprawdza, więc serdecznie Wam go polecam, bo jest to jeden z lepszych kolorów właśnie z tej serii Maybelline Color Tattoo. A jeśli chodzi o kreskę, to w zeszłym roku chyba też Wam pokazywałam ten eyeliner z Miss Sporty i jest to Pump Up Buster wodoodporny. Super taka gąbeczkowa, gąbeczkowy aplikator, bo to nie jest pędzelek, tylko taki aplikator, którym bardzo łatwo robi się kreski. Mam go również dzisiaj na oczach. Bardzo trwały, nawet jaskółka w momencie, kiedy troszeczkę uzawiwam oko, to się nie rozmazuje, więc bardzo serdecznie Wam go polecam. Również cenowo jest bardzo atrakcyjny, więc tutaj nic dodać, nic ująć. Fenomenalny kosmetyk. Jeśli chodzi o tusze, mam dwa do pokazania w tym momencie. W pierwszej połowie roku używałam tego Big and False Lash i niech Was nie zmyli opakowanie, teraz ta seria jest w szacie graficznej MAC, więc jeśli będziecie go szukać w katalogu, no to będzie to MAC Big and False Lash. Super, super maskara i ona jest już zdenkowana, już jej dawno nie używałam i już się do niczego nie nadaje, bo jest bardzo, bardzo taka już gęsta, ale szczoteczkę mogę Wam pokazać, jej klasyczna, super rozczesuje, nie robi grudek i rzęsy były naprawdę mega podkreślone, nie kruszyły się, więc fantastyczna sprawa, uwielbiam ją i przez to, że już Wam ją dzisiaj pokazałam, ląduje do kosza, bo już jest zdenkowana, więc pod tym względem ten tusz królował u mnie w pierwszej połowie roku, a w chwili obecnej moim ulubieńcem jest ta oto miniaturka maskary od Clinique High Impact Mascara, która ma tak fenomenalną szczoteczkę, że to się po prostu w głowie nie mieści. Jest to szczoteczka, która ma bardzo, bardzo gęsto ułożone włosie, klasyczne, nie silikonowe, super formuła, która po prostu robi wow na rzęsach. Uwielbiam ją i to, jaki efekt daje na moich rzęsach. Też nie zdarza mi się nią, że tak powiem, zranić się w oko, czyli za mocno przyłożyć tutaj maskarę do rzęs i ta szczoteczka jest tak miękka, że naprawdę jest bardzo komfortowa w użyciu i efekt bardzo mi się podoba, więc te dwie maskary w roku, tą zaczęłam używać i jeszcze będę ją używać w tym roku, a tą używałam w pierwszej połowie 2017, więc mogę Wam je serdecznie polecić. Teraz przechodzimy do ust. I tutaj pokażę Wam również Avon i w 2017 roku weszła oferta, jeśli chodzi o Avon szminki matowe. One są naprawdę bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie, więc tutaj mogę Wam wszystkie kolory polecić, chociaż ja tak naprawdę mam dwa odcienie. Jeden taki ciemniejszy, drugi jaśniejszy i obydwa fantastycznie wyglądają na ustach, ten tak bardziej mrocznie w okolicy jesieni używany przeze mnie, ten wiosną, więc pod tym względem naprawdę te szminki są fenomenalne, komfortowe w noszeniu i super, super się noszą, więc serdecznie, serdecznie Wam je polecam.
Nie przypuszczałam, że w tej sekcji z ustami będzie aż tyle tych moich ulubieńców, ale kolejnym jest ta matowa pomadka, którą w chwili obecnej mamy na ustach z Bourjois. Ja mam w kolorze 02, nie będę łamać sobie tutaj języka, jeśli chodzi o wymawianie nazwy. Jest to 02, taka malinowo-czerwona właśnie w matowym wykończeniu, bo jest to Rouge Edition Velvet. Z tym aplikatorem. Widziałam, że były też inne serie z tej serii, że tak powiem, ale ja mam tą właśnie klasyczną, która jest bardzo popularna. Ten kolor, jak widzicie, jest bardzo twarzowy, na co dzień idealny i również super się trzyma, nosi, więc serdecznie Wam ją polecam, oczywiście na wyprzedaży w Rossmanie. W Rossmanie teraz, w tej ostatniej kampanii, że tak powiem, zaopatrzyłam się w to duo z Max Factora, które jest w regularnej cenie bardzo, bardzo drogie, ale w internecie ma takie opinię, że jest to jedna z lepszych trwałych pomadek i ja się mogę pod tym podpisać. Na większe wyjścia właśnie aplikuję sobie tą czerwień, bo zdecydowałam się właśnie na kolor czerwony, ponieważ warto mieć nieździeralną czerwień w swojej kosmetyczce właśnie na wielkie wyjścia i to się składa z takiego właśnie błyszczyka jakby matowej pomadki, która mi się trochę rozlała tutaj, w takim bardzo wygodnym aplikatorze, którym można fajnie wyrysować sobie kształty ust. Trzeba chwileczkę poczekać, aż ta szminka zastygnie na ustach. Następnie nabłyszczamy i utrwalamy ją za pomocą takiej wazeliny, która znajduje się w drugim opakowaniu i to naprawdę duo jest mega. Sama ta szminka zaaplikowana jest bardzo sucha, jak wyschnie, to po prostu macie wrażenie, że to usta Wam się tak zbiegły na środku, ale po aplikacji tej oto wazelinki fantastycznie usta są komfortowe, mięciutkie i można również w ciągu dnia, kiedy czujecie, że te usta robią się troszeczkę bardziej suche, zaaplikować sobie ponownie tą wazelinę i macie efekt fantastyczny, więc to duo uwielbiam używać na takie większe uroczystości, a na co dzień w ostatnim czasie uwielbiam używać tego chubby sticka od Clinique i ja mam w numerze 07 Super Strawberry i jest to, jak to się mówi, mój lepszy kolor ust, bardzo naturalnie wygląda na ustach, zazwyczaj rano, gdy odwożę moją córeczkę do przedszkola, nakładam ją na usta, ona również bardzo fajnie nawilża je, podkreśla i jestem nią zauroczona, nie przypuszczałam, że tak słabo widoczna, że tak powiem, nieintensywny kolor na moich ustach mi się spodoba, ale mówię, jest to lepszy kolor moich ust, tak podkreśla je i super wygląda, więc serdecznie Wam polecam właśnie te chubby sticki od Clinique. Zbliżamy się ku końcowi, zostały mi dwie ostatnie kategorie, będą to lakiery do paznokci i zapachy i rozpocznę może od zapachów, bo ich mam najmniej i niech Was nie zdziwi to, że znowu pokazuję Wam Avon, ale ja mam tych zapachów od Avon bardzo, bardzo dużo i w 2017 roku ulubiłam sobie te dwa zapachy, czyli Celebre, jeden z bardziej klasycznych zapachów od Avon, który mam w flakonie 50 ml, może dużo tutaj z użycia nie widać, jeśli chodzi o buteleczkę, ale bardzo często po niego sięgałam i używałam. A drugim zapachem, który zdziwił mnie, że właśnie mi się spodoba, jest Cherish i tutaj mam perfumetkę 15 ml czy 10 ml i jak widzicie jestem już tutaj na dnie. Ją bardzo często mam w torebce i w ciągu dnia się pryskam, żeby po prostu odświeżyć zapach, więc super. Super, super te zapachy są, takie bardzo na dzień kobiece, podkreślające, więc tutaj te dwa zapachy, jeśli chodzi o 2017, królowały. Jeśli chodzi o Avon, to moimi ulubieńcami, jeśli chodzi o paznokcie, powiedziałam od Avon, no to już Wam powiem z tym Avonem. Jeśli chodzi o mój manicure, jeśli nie miałam przedłużonych paznokci metodą żelową na formie, to zanim nałożyłam klasyczny lakier do paznokci, nakładałam na moje paznokcie bezbarwną hybrydę, że tak powiem, czyli top, bazę i harda zazwyczaj i potem na taką bazę nakładałam zwykły lakier do paznokci i wtedy ten lakier dużo dłużej się trzymał aniżeli na mojej naturalnej płytce i oczywiście te dwa
kosmetyki, o której Wam mówiłam, czyli Hard i Top 2 w jednym, jest od Semilaka, a jeśli chodzi o lakiery moje ulubione, to jeśli chodzi o kolory, to bardzo nudne nudziaki od Avon. Ten jest fenomenalny, serdecznie Wam go polecam. Jest to Pout, odcień Pout z Color Trend, 8 ml. Przepięknie wygląda na paznokciach, tak biurowo, estetycznie i bardzo odświeżająco wygląda na paznokciach. Uwielbiam go nosić, bardzo często go miałam na pazurkach. Drugi jest bardzo podobny, w większej pojemności, 10 ml, z celi żelowej Gel Shine. Bardzo podobny kolor i uwielbiam go również. I jeśli chodzi o top, to jak widzicie mam tutaj dwa. Pokazuję Wam, ponieważ ten wcześniej był w innej szacie graficznej, przejął tą serię Gel Shine Mark i jest to teraz po prostu Mark Gel Shine i zamiast czarnej skrówki jest biała. I jest to nabłyszczający utrwalacz do paznokci, który fajnie utrzymuje paznokcie, zabezpiecza je, nie odpryskują tak szybko, więc tutaj już się zrobił taki gęsty, już nie da rady się go używać, a tutaj widzicie już w połowie buteleczki mam zużyty ten top, więc serdecznie Wam go mogę polecić. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o tych moich ulubieńców kolorówkowych z roku 2017. Nagadałam się, no ale nie sposób nie powiedzieć aż tyle o ulubionych kosmetykach, polecić Wam je i po prostu może zasugerujecie się tym, co tutaj powiedziałam, wybierając jakąś nowość do swojej kosmetyczki. Więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny. Zachęcam Was do oglądania, subskrybowania mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żeby żaden film Was nie ominął, ponieważ już niebawem pokażę Wam moich ulubieńców pielęgnacyjnych. Też będzie tam kilka perełek, którymi warto się zainteresować, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!